Wielu kierowców marzących o motocyklu zastanawia się, czy nie mając kategorii A, warto kupić motocykl o pojemności 125. Wielu myśli, że prędkość jest najważniejsza. I tu moim zdaniem są w błędzie, bo to, czy osiągniesz 105 czy 117 km na godzinę, jest stosunkowo mało ważne. Ważna natomiast jest dynamika. W przypadku motocykla 125 musimy naprawdę zdrowo ciągnąć po obrotach, by osiągnąć dynamiczną jazdę i mieć z niej naprawdę dużo frajdy. Prędkość jest tutaj drugorzędna. Przy wchodzeniu na obroty czekamy, aż dojdziemy do 9, a nawet 9,5 tysiąca obrotów i zmieniamy bieg. Następnie powtarzamy tę czynność. Pamiętaj, aby robić to na ciepłym silniku. W przypadku zimnego silnika bardzo proszę, byś najpierw zbił troszeczkę z obrotów i wykonywał zmianę biegów znacznie niżej. Jeśli jednak silnik jest ciepły, możesz bawić się dynamiczną jazdą. Biegi najlepiej zmieniasz w przedziale 9-9,5 tysiąca, dociskając gaz do oporu. Wtedy jest naprawdę fajna zabawa. Gdy wjeżdżasz pod górkę i twoja prędkość zaczyna spadać, a wraz z nią spadają obroty, zwróć uwagę, byś nie schodził poniżej 7, a najlepiej 7,5 tysiąca obrotów. Wtedy zredukuj bieg i znów dodaj gazu. Łatwo więc zrozumieć, że moment przyspieszania od 0 do 9-9,5 tysiąca obrotów jest dla ciebie najważniejszy. Natomiast gdy zaczynasz tylko tracić prędkość, ale co ważniejsze, gdy zaczynasz tracić obroty, natychmiast redukujesz bieg i robisz to zawsze, gdy obroty schodzą poniżej 7,5 tysiąca obrotów. Oczywiście mówimy tutaj o dynamicznej jeździe, o tym, jeżeli chcesz naprawdę wycisnąć z tej 125 najwięcej, ile się da. Motocyklem, który w tym momencie testujemy, jest Junak M16 125 bez jakichkolwiek modyfikacji. To podstawowy motocykl, dokładnie taki sam, jaki daje fabryka. Nie zmieniliśmy w nim totalnie nic, nawet opon. To, o czym musisz wiedzieć, to, z czego musisz zdać sobie sprawę, to fakt, że trzymanie przez długi okres czasu motocykla właśnie na tych 9000 obrotów, ok, daje ci maksymalną moc, daje ci możliwość jechania 100 km na godzinę, a w moim przypadku na autostradzie udało mi się nawet osiągnąć 117 km na godzinę. Ale jest to bardzo szkodliwe dla silnika. Jest to jednak mały silnik i długotrwałe utrzymywanie takiej prędkości, a co za tym idzie, długotrwałe utrzymywanie obrotów przy okazji 9000 obrotów jest po prostu szkodliwe. Dbaj więc o to, aby raz na jakiś czas dać mu odetchnąć, dać mu odpocząć. A odpoczynek jest naprawdę ważny, chociażby z tego względu, że sam motocykl waży blisko 200 kg. Ja mam 1,93 wzrostu, co za tym idzie, ważę również blisko 100 kg. W sumie ten mały, biedny, 125 cm3 silnik musi dźwigać 300 kg i jak widzisz, bez problemu rozpędza się do 100 na godzinę. Jeśli więc jesteś kierowcą kategorii B, a nie kategorii A, spokojnie możesz zainwestować w motocykl o mocy 125 i mieć naprawdę dużo frajdy, a przede wszystkim sprawdzić, czy łykniesz bakcyla, bo to chyba jest najważniejsze. To stosunkowo niewielki wydatek, a przy okazji nie musisz robić prawo jazdy. K
kategorii A. Uważam, że warto. Przejedź się i sprawdź to samo.